Siemaneczko, z tej strony Miki i dzisiaj gramy sobie w konstruktora na 16, a towarzyszył nam będzie Brączek. Siemanko. My sobie kontynuujemy dalej zlecenia. Troszeczkę mój głosik może być zaspany, bo dopiero co kilka godzin temu właśnie przyjechałem od Brączka. Ale a już maniaczymy na Skype. A już maniaczymy na Skype, dokładnie. O godzinie 4 byłem gdzieś w domu, a jest godzina, nie wiem, 12. Po 12 i mam zamiar właśnie sobie coś nagrać jakoś tak, żeby jakiś odcinek był na dzisiaj. Jeżeli właśnie ludzie by się nie wiedzieli, to byłem u Brączka i kilka było vlogów. Vlogi były też u chłopaków na kanale, na kanałach, czyli u Brączka na kanale Brączek 2 oraz u Bolka na kanale Mafia Team LS bodajże. Nie, Mafia Team. No, Mafia także... Salestream. Mafia Salestream, o, dokładnie. Więc tam może jeszcze zobaczyć, że tak powiem, trochę z takiego życia codziennego. Może to tak źle powiedziałem, ale no po prostu vlogi jakieś tam nagraliśmy, też kilka gierek, co zresztą... U Bolka jest jeden vlog i na tym vlogu zobaczycie, on przedstawił jednego... Znaczy przedstawiliśmy razem gospodarstwo, jedno, które nagrywam, a u mnie taki vlog jest jeden, którym się przeszliśmy po okolicy, trochę pokazaliśmy tak moich tam okolic. I drugi vlog to jest, który pokazaliśmy mojego tatę firmę. Tam taką małą relację, co tam się dzieje, co tam robią. Dokładnie, więc bardzo ciekawe, tak? Jeszcze, a u Mikiego pokazaliśmy... Mokszyn. Mokszyn, tak, dokładnie. To jakby ktoś nie widział, to... Tam najbardziej zabrać. Więc jeżeli ktoś chciałby właśnie wiedzieć, co tam robiliśmy, to obejrzyjcie sobie nasze relacje, bo dosyć fajnie to wyszło, z humorkiem, jak to mówią. I ogólnie musimy powrócić już do rzeczywistości, czyli do nagrywania filmów i tak dalej, bo w ostatnim czasie to w sumie i tak chyba były filmy dosyć często, nie było przestojów jakichś dużych. No nie było przestojów, tak jak mi się wydaje, że i tak fajnie to wszło, nie? No właśnie, więc mieliście właśnie tego vloga, więc też trochę to urozmaiciło, urozmaicenie było. Ale właśnie nagrywam to dzisiaj, żeby nie było znowu przestoju na kanale, bo jak wiem, że jak nagram jednego odcinka dziennie, to potem już nie nagram wcale, bo mi się nie będzie chciało. No właśnie. I mimo tego, że ciut może jestem taki niewyspany, jeszcze podchmielony lekko, ale... Podchmielony. Jak tam Brączek w ogóle? Suszyło rano? Nie. No to dobrze, najważniejsze. Jeszcze otwieram szafkę. No. A tu 5 litrów drinku. Jo! No bo nie piliśmy wczoraj. A no jo. A dobra to było. Mówię, damy spokój, sobie wypiłem dzisiaj. No. Dobra. Także ludzie, działo się. Ale już musimy wrócić do burzenia domów. Do rzeczywistości. Do rzeczywistości, jo, dokładnie, do burzenia domów. W sumie to się fajnie to robi. Ale może teraz tam jakieś misje, czy co? No, burzę sobie dom, wiesz? Aha. To właśnie myślałem, że to będę budował domy, jak to było w 15, nie? No. A jak na razie, to ja to tylko burzę. Aha. No ale, no wiesz... Tak musiało może być. Widziałeś, że Adamowi się mikro rozrąbało? Znaczy, o co tam w końcu chodziło, bo ja dalej nie wiem. No, popsuł mikrofon. Ale który? No ten dobry. Nie ten nowy, co kupił, bo on miał przecież ten nowy, ale to by było tak słychać, że nie powiem co. No. I teraz chyba jedzie jeszcze jeden kupić mikrofon. Bo coś na Facebooku pisał, że jaki mikrofon poleca się. Niech kupi jakiś razem ze słuchawkami. Przecież ja kupiłem słuchawki za 70 zł, mam zajebisty mikrofon. No ale Adam twierdzi, że słuchawki za dwie dychy są lepsze. Bo ja mu nie są potrzebne takie drogie. Tylko no, ja nie wiem, ja wolę kupić droższe raz, ale już mieć je dłużej, tak? I lepszą jakość dźwięku i tak dalej mieć. Właśnie. Bo ten mikrofon, co mam, no nie narzekam na niego. No nie jest najlepszy, ale ja chciałem ze słuchawkami koniecznie, no i tyle, tak? Nie wiem, moim zdaniem... Ej, robi co chce. Jo. Kurde, a jak się bycho otwierało? Bycho się... Aha. Patrz, już zapomniałem sterowania, no. Wiesz, że wyszło ten... Dostałem taką gierkę jak GTA 2 na multiplayer? Jak GTA 2? No GTA 2 to pamiętasz, to było takie ten widok z góry, nie? Taka... Ja, to jeszcze widok z góry był, nie? No. I czaisz bazę, że wyszła taka gra, co się jakoś tam nazywa, coś tam...
coś tam z arena, coś tam arena i masz centralnie GTA 2, tylko że multiplayer tryb, nie? Aha. To powiem ci, nawet fajny pomysł w sumie, nie? Bekowo, trochę to pograłem z dzisiaj tak rano, z 5 minut, ale... To sobie, to w sumie pograłem, nie 5 minut, ale... No nie, może jest fajnie w sumie. Bolek pewnie jeszcze ino śpi. No on na pewno. Śpioch, kurde. Bo tak już wszedł na Skype'a, a tak na pewno śpi jeszcze. Jo. I to, że się długo nie jechali w sumie. Wiesz co, teraz krócej, bo już nie błądzili tak, nie? Którędy w końcu jechaliście? Autostradą przez tam Kościerzynę. O, przez Kościerzynę, no i tam się dobrze jechało, co? Jo. Bo tam tylko do Kościerzyny na wylotówkę i wtedy do autostrady. Na wylotówkę. Ale tylko wiesz co z czym zaszło? Wiesz, że my tak jechali pierwszą stronę długo? Czemu? Bo ojciec mówi, że strasznie było dużo zwierząt po lasach, nie? Mówi strasznie dużo sarn, przez mówi lasy, to nie musieli jechać 60, my się bali, nie? Mówi co chwilę jakaś sarna wyrąbała, to w rowie stała, to przejechanych było trochę i mówi, no wiesz, strach, nie? No. Jechać szybciej, nie? Coś ci wyskoczy i... I potem problem, no. Nie? Jak już na autostradę wylecieliście, to się raz zawieliście. Jo! No to jechałeś taką samą drogą, jak ja jechałem do was. No, i bardzo szybko powiem ci, nie ten. Nie, no krócej na pewno niż tamten, no ale w tamtym to już tata trochę się porąbał z drogą. Resztę sobie doburzymy młotem. Bez młota to nie robota. Ale materiały z tego filmu, ja pierdzielę. Ścianokosów? No. Ja chyba od Maćka w ogóle osobny film zrobię, bo też jest sporo. Jo? Chyba tego młotem się nie da. No, chciałbym się jeść. Jo, osobny mieć. No, chciałem swój. No w sumie zrobiłbyś, bo tam jest sporo tego, nie? No. No więc niedługo właśnie jakieś filmiki, które razem nagrywaliśmy. No to na pewno. Dużo ich nie było, ale dwa na pewno będą u mnie i dwa u chłopaków tam. Znaczy razem będzie sześć może nawet. Zobaczymy, bo ja to tak... zobaczymy jak to będzie, ale nagraliśmy sobie sianokosy. To już może zaspoilerować. No bo raczej nic teraz innego ciekawego nie ma. I pierwszy jako film stawi Brączek, więc jeszcze jeżeli chcecie zobaczyć jak tam się bawiliśmy właśnie nagrywając, to już zapraszam do Brączka. Zapraszam również. Serdecznie. Możliwe, że już ten weekend w sumie. Znaczy weekend. Co dzisiaj jest? Piątek? Gdzie? Sobota. O cholera. O cholera. No dużo czasu nie masz w sumie na film, nie? No właśnie, ja tak nie lubię. Nie, zobaczę. No ale... Dasz radę. Jeżeli tu będzie dużo łapek, to Brączek zrobi filmik. Ale ten dzień szybko... Znaczy ten tydzień szybko zleciał. No, bez kitu, nie? Daj spok. Właśnie, byliśmy u Brączka, pojechaliśmy u niego na Minikowo. I z Minikowo właśnie już z nim wróciliśmy na chatę. No, jakoś to... No, z moim tatą jechaliśmy z Minikowo, nie? Tak. I teraz już wróciliśmy, no. Dzisiaj jest sobota, więc byliśmy na cały tydzień, można tak powiedzieć. A muszę to zresztą robić. Put from the container. Muszę też do kontenerów powrzucać, tylko co? Chyba nie te worki. O Jezu. Co muszę do kontenera wrzucić? No patrz. Ty widziałeś ile słomek ma tych? Jakiś indyku? Nie, to nie są indyki, to są gęsi. Gęsi. Chyba. Ale ile? Pewnie dużo. Chyba, że trzeba zrobić takie coś. A zobaczymy. No to jest, powiem ci ten, hodowlę też niedaleko nas było gęsi, ale to śmierdzi w cholerę, powiem ci, że to jest... Nie wiem, czy to jeszcze nie bardziej śmierdzi niż ten, niż kurczaki. Nie wiem nawet. Choć mi się tak indyki kojarzą. Zobaczymy, czy chodzi o to, żeby trochę cegły obrzęgać, bo jak ja mówiłem, mój angielski nie jest zbyt perfecto. Ale jest lepszy niż Aduma. Tak, to o to chodziło. Tylko najpierw musimy zatankować sobie nasz pojazd, naszą kopareczkę. Dobra. I teraz musimy załadować jeszcze trochę cegiełek.
Nie wiem, ja to mam właśnie tak. Nagrywam ten odcinek może trochę na siłę, nawet byś powiedział, nie? Ale muszę go nagrać, bo kurde, jak on go nie nagrał, to już potem bym się trochę odechciał nagrywać. No, no. Jakoś tak mam, że wiesz, jak. Ale. To się da wszystko. Jo. Ale aktywność pod tym vlogiem ostatnim. Dużą? Ja go wczoraj wydałem, nie? No. 4200 wyświetleń. 444 łapki. Ile? No 444. To silno. To no, powiem ci, że wynik naprawdę bardzo ładny, jak w takim czasie. Szczególnie, że tam no co. No w sumie, no vlog najbardziej oglądają zawsze, nie? No ja się w sumie nie dziwię, tam jak tam i trochę Mokrzyna, i trochę firmy. No i właśnie, to było bardzo dobrze, nie? Fajnie. Dużo ludzi właśnie się pytało, czym my się tam zajmujemy, to wiesz, to też wchodzili zobaczyć, nie? No kurde, proste. A ja idę grać w 13. Mówisz, a ja sobie zobaczę, czy mogę coś jeszcze kupić w sklepie. Nie mogę raczej. Ale. Czy ulepszyłem wszystko? Tu aha. Dobra, trudno. Teraz będziemy mieli misję ciężarówką. Zobaczymy, co ciekawego będzie, bo właśnie w poprzednim odcinku zakupiliśmy sobie ciężarówkę. I zobaczymy, o co w tym będzie chodziło. Dobra. Czyli no, już z tego co widzę, musimy wsiąść do ciężarówki, którą ściąga jak hu i jeszcze więcej. No jest kitu. Musimy prawdopodobnie tędy przejechać. Może do środka będzie lepszy widok. O Jezu, to będzie slalom. Slalom gigant będzie, ale dobra. Tu w prawo. A, na styk. Tam dookoła trzy. Te materiały, których możemy cztery zniszczyć, te materiały, ale jeżeli nie zniszczymy żadnego materiału czy materiała budowlanego, to będziemy mieli za to bonus. A ja lubię bonusy. Teraz mamy tak, mamy wyklipować. Tylko teraz powiem ktoś jak, teraz zobaczymy. Aha, czyli na to będziemy. Okej. Aha. Okej. Czyli wysypaliśmy sobie kubkę piachu. A teraz tą kubkę piachu musimy, że tak powiem. Tylko musimy może trochę podjechać barzy. Musimy prawdopodobnie przesypać te rury tam po lewej. Ale ktoś mi wytłumaczy, czemu ja tylko mogę po połychy jakby tego brać? To dziwne to jest. Bynajmniej. Andrzej, nie denerwuj się. No skąd ja się nie denerwuję? Tak będę kopał sobie tutaj, o. Dawaj, w priwo. Wyklepiemy. To w sumie nie mogłem wyklipować od razu na ten? Tej ziemi na pewno nie mogłem. A może stąd sobie dobrał, będzie lepiej. O, jak mogę z każdej strony to. I znowu trochę z tym zajdzie. Ej to. No. Trudno, w sumie zrobiłbym cięcie, ale. O Jezu. Wysypałem wszystko. Może łatwiej? Nie, no bo ta łycha jest zrąbana, no. Tamtą ładowarką jakby można było ładować, to już by było może lepiej. No tutaj, no jak to wylatuje? Wytłumaczy mi to ktoś? Słychać u mnie grę? Nie. To dobrze, bo temu Ursusowi w palnik daje. To dawaj, dawaj tam ostro. Niech wie, że żyje. No, on wie. Nie wysypie się, chyba nie. Dobra, jeszcze trochę. Co teraz robisz? Zasypuję takie rury, wiesz co, parką, ale trochę z tym schodzi, bo nie wiem czemu, ale nie mogę nabrać, że tak powiem, pełnej łychy, tylko biorę malutko bardzo, wiesz co, i to trochę w sumie lipa jest, ale no, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No właśnie.
20, 30, no. Muszę zrobić około niecałe 20 takich ruchów łychą, więc trochę to z tym schodzi, ale... No ale... Wiesz co, to jednak nie, to jednak ja sobie zrobię krótkie księcie i widzimy się, jak to dokopię. No jak widzicie, już zakończyliśmy właśnie tutaj to przenoszenie, zasypywanie tych rur, może o tak nazwijmy to. I teraz zobaczmy, bo możemy coś kupić nowego w sklepie ciekawego. I zaraz zobaczmy, co to w ogóle jest. Betoniarka! Jak już widzicie, stąd możemy kupić betoniarkę. Zaraz zobaczymy, ile będzie taki koszt betoniareczki. 17 tysięcy! No, troszeczkę drogo, jakby nie patrzył. Ale zarobimy. Wejdźmy sobie. Aha, czyli tu już potrzebujemy dalej betoniarki, tak? Z tego co widzę. Z tego co widzę, potrzebujemy betoniarki. A możemy sobie jakieś zleconko robić? Możemy, a to są te takie zleconka po 300, które już możemy robić zawsze, żeby tylko jakąś kasę mieć. I w sumie... to nie będzie chyba ciekawe. Gdzie jest tym razem opony? O, tutaj musimy znaleźć. No znowu trzeba 10 opon zanieść, no ale będziemy musieli jakoś zarobić na to niestety. No niestety. No niestety. To niedobrze, no. Myślałem, że kasy tu jakoś nie będzie nam brakowało nigdy. Bo dosyć spoko płacili. No ale jednak z tego co widzę, będę się trochę poza odcinkiem musiał pomęczyć i robić, bo nie będę tu was zanudzał w kółko tym samym, co już tutaj robiliśmy, no bo to bez sensu by było. Dobra, jeszcze jedną oponę. Weźmiemy sobie. To się jeda, o, szkoda. Za to tylko niestety 300 dolarów nam wpadnie, więc to jest malutko. To jest to malutko. A zarobić trzeba dużo, jakby nie patrzeć. To mamy coś za 1000 już. To niszczenie tych kupek gruzu. O, ale tego nie mieliśmy. No to możemy jeszcze to zrobić. Bo tego nie było wcześniej. Trzeba będzie pewnie załadować ciężarówkę piaskiem. Tak mi się coś wydaje. No zaraz zobaczymy. Taka górka? Jak mokrzynie te górki, to są ty. Bez klipu, okej, to żwirownia, jo. I niestety coś mi się wydaje, że trzeba będzie ładować ciężarówkę, więc trochę też z tym zejdzie, ale... Pójdzie pod górkę, pójdzie, tylko trochę wolno ta ciężarówka, no ale... Stajmy sobie gdzieś tutaj. Trzebałem wyklipować. Bo tu mamy jakiś piak w ogóle? Nie mamy, czyli musimy ładować, ok. Stanę sobie tu. Powinno być ok. Chodź, kopareczko. Skręć. Te skręty w tej grze to są takie średnie, tak prawdę mówiąc. No ale. Dobra. Tak sobie źle stanąłem, musimy się poprawić, żeby już było wygodnie ładować. Wsteczny. I rura. Już myślałem, że wziąłem pełną mychę piasku i się dziwiłem, ale... O! Czyli o to chodzi, trzeba będzie ładować piasek. Czyli znowu, w sumie trochę, w sumie może nie nudne to jest, ale... Ale trzeba, żeby zarobić na tą betoniarkę pieprzoną. Ej, nie wysypę. No bo się kosztuje 17 tysięcy, a ja mam 13 niecałe.
Co z tym fantem zrobić, no? No nic. Trzeba będzie wykonywać zadania poboczne. No nie ma wyjścia, słuchaj. Ciekawe, że ja tyle piachu tu na tej ciężarówce, bo ona taka mała jest. To będzie taka górka usypana. To i tak dobrze, że to kółko nam pokazuje mniej więcej, gdzie to spadnie, bo będę z tego trochę lipa. Dobra. Góra. Trochę na przyczepę, trochę na ziemię. Trzeba podzielić, musi być sprawiedliwość, tak? Porówno musi być. No bo trochę mi wyleci za przyczepę, trochę mi tutaj, wiesz. No chłopie. Jeszcze dwie łyżeczki, trzy łyżeczki. Może wejdzie i że będą dwie tylko, ale różnie może bywać. No mówiłem, to wyszło za dwa tylko. I teraz by fajnie było, jakby trójeczka nam weszła. No, jednak dwójeczka, czyli jeszcze jedna. Czyli dobrze mówiłem, trzy łychy. Oczywiście się nie nabrało. No nabierz się ostatnia łycha, no. Chyba wybrałem już tutaj piach doszczędnie. Będę się teraz godzinę męczył, bo nie mogę nabrać jednej łyżki piasku. Brawo, udało się. No i ostatnia łycha. A my się wycwanimy, bo nie będziemy wracać, tylko klikniemy sobie tak i damy sobie na wsteczny. I cwaństwo, poziom max. 1700 dolarów zarobiliśmy, więc już coraz bliżej tej koparki. Aczkolwiek... A na jaką koparkę zbierasz? Znaczy nie koparkę, sorry, betoniarkę. Przepraszam. Aczkolwiek już tutaj nie będę was zanudzał, jak to będę wykonywał, bo muszę sobie to zrobić już sam, żeby zarobić na betoniarkę. I betoniarkę kupimy w przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć.